Cześć, tu Bartek, SP2CSR. Dziękuję na wstępie wszystkim, którzy do tej pory polubili moje wcześniejsze filmy odnośnie Lory. Ci, którzy zadawali pytania, też bardzo się cieszę. W związku z tym powstaje ta jakby druga część tych filmików, tego filmiku. Zobaczymy, postaram się odpowiedzieć na pytania, które gdzieś tam się u Was pojawiły. No i co? No i będziemy się bawić, nie? Tymi lorkami. Planuję jeszcze serię o tej sieci Mesztastic, bo tutaj w Bydgoszczy ją zaczęliśmy rozwijać, ale to jest jakby temat na oddzielny film, nie? No. A, z istotnych spraw, sponsorem dzisiejszej audycji, tej tutaj filmu wideo, jest PZK. Tutaj PZK zasponsorowało Serek Wiejski. Mleczko 1,5 litra i kiełbaskę dobrą. Także PZK jest jak najbardziej tutaj super organizacją. Oczywiście mówimy tutaj o Polskim Związku Konsumenckim, żeby nie było niedomówień. Także zapraszam serdecznie. Dzisiejszy przykład pokażę na trzech urządzeniach marki Heltec. Będzie to w przypadku Digi albo iGate'a wireless stick, wireless stick light oraz w przypadku trackera HTIT tracker. Jeżeli chodzi o te sprzęty, no to wireless stick wyróżnia się tym, że ma po prostu ekran na sobie. Tutaj jeżeli chodzi o wersję Lite, jest to wersja bez tego, bez wyświetlacza, zwykła płytka, także jeżeli gdzieś to ktoś planuje wrzucić w miejsce takie, zostawić i zapomnieć z jakimś solarem, to ta wersja jest jak najbardziej tutaj fajna do tego typu rzeczy. No i oczywiście trackerek, no to jest, tak to wygląda. Za chwilę powiem, jak to zaprogramować. Oczywiście padały pytania tutaj od kolegi z ksywką Heniek, jest problem, bo mu wykrywa, ale nie może zaprogramować. Wiąże się to z tym, że trzeba wprowadzić te moduły w tryb programowania, z racji tego, że one są na tym chipie S3. Wszystko za chwilę będzie, także zapraszam na te tutaj, że tak powiem, opowiastki. Tak więc na wstępie, co nam potrzeba? Zaczynamy w tym konkretnym wypadku od trackera. No to potrzebujemy oprogramowanie trackera. Jest stronka, adres będzie też w komentarzu pod filmem. Także wchodzimy tu w Lora APRS Tracker. Część z Was już na pewno do tego etapu doszła. Kod i pobieramy plik z kodem jakby źródłowym. No i po pobraniu mam od razu tu pobranego i iGate'a i trackera. Dla trackera jest jedno oprogramowanie, dla iGate'a jest drugie. Analogicznie wchodzimy i też tutaj pobieramy przez tą opcję. I na tą chwilę przeglądarka jakby internetowa... nie będę zamykał, bo jest jeszcze jedna opcja, ale skupimy się na opcji tej takiej jakby ciut zaawansowanej. Czyli tak, w przypadku trackera... Pobraliśmy, wypakowujemy. Ok, mamy to. No i teraz wchodzimy sobie w Microsoft Visual Studio. Oczywiście zakładam, że mamy pobrane platform I.O. Jeżeli ktoś nie ma, no to zapraszam do poprzedniego filmu o Lorze. Tam jest jak to zainstalować. Także tutaj ta jakby wtyczka się uruchamia. Robimy wybór folderu, dysk, Lora i mamy APRS Tracker Main, raz, drugi raz, wybierz folder. Dobra, i to się nam tutaj teraz wczytuje. Jak widać, się uruchamia wszystko. I z rzeczy, które nam jakby są podstawowo niezbędne, to jest zakładka data i tracker config. No i tutaj mamy oczywiście już przykładowo znak kolegi Ricardo. Znak zmieniamy na swój. Sobie wpiszę SP2CSR, bo taki mam.
SSID podajemy, może być 7, może być, nie wiem, 5, cokolwiek, dobra. GPS Echo Mode, no w przypadku trackera lepiej, żeby było to ta opcja wyłączona, bo chcemy korzystać. Symbol i overlay. W przypadku tych dwóch rzeczy odsyłam do tabeli symboli APRS, czyli coś takiego. Coś takiego. I teraz tutaj mamy tą tabelkę. Tak. I mamy symbol tego nawiasu kwadratowego w prawo. Czyli to nam pokazuje, że my się znajdujemy w prawo. Tutaj. I teraz jeżeli chodzi o tą drugą rzecz, no to ten slash. Nie? Czyli tutaj mamy tego slasha, czyli to nam pokazuje, że to jest ludzik, nie? Jeżeli byśmy chcieli sobie wybrać coś z dolnej części jakby tutaj, czyli tego backslasha zastosować, to tutaj jeżeli chodzi o kod, nie możemy wpisać raz backslasha, bo nam zakomentuje, tylko trzeba podwójnie go wstawić i wtedy jeżeli podwójnie wstawimy, no to mamy tutaj wtedy drugą linijkę z każdego tego, z każdego wiersza tej tabeli do wyboru. Także tak to wygląda. Mike E to jest ten raport jakby dodatkowy. Odsyłam do specyfiki protokołu AX25 do APRS-u. Tam są różne opcje in-service, off-duty i tak dalej. Doczytać sobie proszę, nie będziemy się tutaj tym zajmować, bo mało istotne. Comment, czyli jest to, co chcemy, żeby tam nam z naszą, że tak powiem, paczką, z naszą ramką szło, czyli na przykład, nie wiem, no, Bartek i 145-350MHZ i to nam idzie jakby z daną paczką. Tutaj mamy poniżej kolejne pola, bo one się powtarzają, bo to jest jakby przełączalne z poziomu trackera. Możemy sobie wybrać, nie wiem, SSID i znak ten sam, czyli SP2CSR5. Tu zostawiamy inny symbol i załóżmy komentarz, nie wiem, na imprezie i tam 145, 500, a trzeci, nie wiem, w samochodzie czy coś takiego. No jest możliwość taka, także to się da. Jeżeli chodzi o display, show symbol, ten parametr odpowiada za wyświetlenie na wbudowanym wyświetlaczu ikony, o ile ona jest jakby w bazie zakodowana. Mam tu na myśli tutaj na przykład ikonę tego ludzika, czy ikonę samochodu, wtedy jakby na wyświetlaczu jest możliwość pokazania. Echo mode to jest przejście wyświetlacza w tryb oszczędzania i timeout jest tutaj w sekundach, także... Ale to idzie też ustawić tutaj, jeżeli chodzi o Echo Mode, z poziomu bezpośrednio trackera. Timeout, nie pamiętam, można sobie go ustawić, nie wiem, no załóżmy na 10 sekund, żeby coś tam szło zobaczyć, nie? Simplified Tracker Mode zostawiamy. Send Comment After ilość beaconów, czyli tam po ilu wysyłkach danych pozycyjnych ma dołączyć komentarz, który zamieściliśmy tutaj, tutaj czy tutaj. Tak to wygląda. Patch zostawiamy. Te nastawy tutaj zostawiamy. Odsyłam, można sobie doczytać, o co chodzi. Wysyłanie wysokości, informacji o baterii, Bluetooth type jest tak. Zero jest dla urządzeń Apple'owskich, jak dobrze pamiętam. Jedynka jest dla urządzeń z Androidem. Jeżeli się mylę, no to albo tak, albo tak. Jest. Zero jest dla iPhone'a chyba, jedynka jest dla Androida. Jeżeli nie, to na odwrót, no proste. Czy Bluetooth ma być aktywny, no to wybieramy, że tak. I tu jest wyłączenie wbudowanego GPS-u. Jeżeli chodzi o te funkcje jeszcze Bluetooth, to tutaj na przykład z poziomu telefonu, ja korzystam co prawda z iPhone'a, więc nie wiem jak to na Androidzie się odbywa, ale w iPhone'ie jak się wejdzie w oprogramowanie, w ten program APRS FI, no to można wybrać sobie wtedy to urządzenie jako TNC modem i praktycznie wtedy po radiu nam to ładnie wszystko wysyła, jeżeli sobie coś tam skrobniemy.
BME, Windlink pomijamy, BME, czyli jeżeli byśmy mieli jakieś tam czujniki podłączone, no to aktywujemy ewentualnie korektę temperatury i wysyłanie tej telemetrii. No w tym momencie tutaj nie mam, więc na nie. Sekcja powiadomień, nic nie podłączam, naprawdę nic tutaj nie podłączam. Mam ten swój tracker wcześniej, na podstawie którego był film robiony. Tam mam na przykład ten brzęczyk dolutowany i tak dalej, także tutaj wtedy ustawienia buzera robimy. I ten, i no tutaj wtedy te powiadomienia mają rację bytu. Jeżeli chodzi o ustawienia LoRa, nic tutaj nie robimy, bo to już mamy jakby od autora zaimplementowane. Są dla danych obszarów na świecie. Nasz polski jest akurat tutaj. Oczywiście na radiu mi tu woła ten. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o częstotliwości. I triggera PTT też nie ustawiamy. I to jest jakby pierwsza ta konfiguracja podstawowa. Można sobie zmienić, oczywiście, bo jest taka opcja. Tu z lewej strony jest coś takiego jak Utils CPP. I tu w tej sekcji jest, o, linijka 91, gdzie sobie możemy dopisać status, czyli to, co ja akurat bardzo lubię. I tutaj w tych cudzysłowach wpisujemy sobie na przykład, tak jak u mnie, klub PNP. No i tam dobra, nie napiszę, że the best, bo oczywiście będą bóle i tak dalej tutaj niektórych oglądających. Po plusiku jest wersja i ta wersja to jest wtedy, wchodzi w status wersja jakby oprogramowania. Nie ma co śmiecić. Chociaż niektórzy powiedzą, że jak już dodałem klub PNP, to już zaśmiecam, no ale pies ich drapał. Także wywalamy wtedy to pole z wersją i praktycznie mamy przygotowane wszystko do wgrania do trackera. Tak to wygląda. Teraz tak, w przypadku trackera podłączamy sobie oczywiście antenę, to jest podstawa, no bo żeby nie uwalić modułu. Ja jeszcze dodatkowo tutaj sobie pod gniazdo GNSS, czyli to od GPS-u, wyprowadziłem jeszcze jeden przewód na zewnętrzną antenę, no bo tutaj ta akurat fabryczna, no inaczej, nie jest zła, ale zewnętrzna zawsze jest lepsza. O. I teraz tak, cały myk, żeby to poszło w trybie programowania, żeby nie było z tym problemów, polega na tym, że trzeba przytrzymać ten przycisk user i wpiąć dopiero wtyczkę do komputera. Z racji, że mam ograniczone ręce, za chwilę to zrobię i tutaj dalej będziemy kontynuować. Tak wygląda moduł, zgaszę światło, w trybie programowania, czyli świeci się ta dioda. No i teraz co? Teraz robimy tak. Upload. No i tutaj się rzeczy dzieją różne, ciekawe, a czasami nudne. Nie przewiduję błędu, więc po prostu czekamy, aż to minie. Tutaj nam się na ekranie nic nie dzieje. Niech tutaj to się porusza. Nie będę tutaj taśmy filmowej marnował, bo to nie ma sensu. Tu sobie poleci, jak się skończy, to wyświetli, że skończyło, także za chwilkę. A teraz patrzcie, jak dałem ciała. I już wam mówię, o co chodzi. Prosta sprawa. Tutaj. I tu wybieramy tą płytkę, którą mamy, czyli w tym wypadku Heltec Tracker. Ja zostawiłem to przy T-Beamie, dlatego się nie udało. Także wybieramy tutaj Heltec Wireless Tracker. Tak to wygląda. Powtarzamy całą procedurę, czyli jeszcze raz upload. Tutaj się robi wtedy budowa tego kodu na nowo i tak dalej. Także jeszcze raz to przeleci. No i wtedy będzie działać. Także zwróćcie uwagę na to, jaką macie płytkę. I wtedy ją najpierw tu wybierzcie i wtedy dopiero można wrzucać kod do sprzętu. W tym wypadku no, oczywiste, że to nie jest TT Go T-Beam. No, nawet nie wygląda, nie?
No, tak to się wgrywa prawidłowo. Tutaj nic się nie dzieje, cały czas tylko ta pomarańczowa dioda. I po zakończeniu mamy coś takiego. I nadal się nic nie dzieje. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Należy, tak jak za poprzednim razem, nacisnąć mrówę, wybrać pozycję Upload File System Image. Pach. Także jeszcze trzeba koniecznie to dograć, bo no może nie wystartować oprogramowania, jak wystartuje, to mogą się jakieś tam dziwne rzeczy pojawiać. Także tutaj robimy jeszcze oczywiście to, co powiedziałem. Tu nam nic się nie dzieje z tym, nie? Także o, wgrywa. Wgrało, jest ok. I teraz jest to gotowe do odpalenia. Naciskamy przycisk reset. Widać, że się uruchomiło w trybie europejskim, jeżeli chodzi o ten, o częstotliwości. Dwa razy szybko trzeba nacisnąć. Później pojedynczo już. Przytrzymać. Chodzi tutaj o zmianę częstotliwości. Przytrzymujemy. Czy chcemy z europejskich na polskie? Tak, przytrzymując zatwierdzamy. Wychodzimy z tego, czyli dwa razy szybko. Udało się. No, jest symbol ludzika, jest wszystko. Nie mam anteny od GPS-u podpiętej, więc tutaj no, zanim złapię fiksa, to trochę minie. Tak to wygląda cały proceder. Jest to oczywiście widzialne też na telefonie. A propos Bluetootha jeszcze, o którym mówiłem. O Jezu, żebym nacisnął teraz. Jeszcze reset zrobię. Tak to jest, jak się jedną ręką to robi. Zrobimy tak. Musiał do menu, ale uwierzcie, naprawdę. O, dobra, ok. Konfiguracja. I jeszcze, tak jak mówiłem, 0 w ustawieniach Bluetootha jest dla iPhone'a. No i tutaj wtedy przytrzymując włączamy Bluetootha i wtedy aplikacja APRSFI normalnie to widzi jako TNC modem. No i tyle, mamy odpalone, nie? Także miłego użytkowania. Jeżeli by się pojawiły jakiekolwiek pytania, oczywiście zapraszam do zadawania ich pod filmem. Teraz przechodzimy do Digi i do iGate'ów. Tak jak wspomniałem, jest jeszcze wersja druga, jakby możliwości programowania iGate'a tudzież Digi. Mamy ją tutaj, Web Flasher. Wybieramy sprzęt, który chcemy programować. Aktualnie mam podpiętego wireless sticka. Wersja Lite to jest ta bez wyświetlacza. Tu jest akurat z wyświetlaczem jeszcze, jakby, że można sobie dopiąć. Wybieram tą moją aktualnie podpiętą wersję. Tutaj Flash. To jest ten port, gdzie mam podpięte to urządzenie. Robię połącz. Install Heltec Factory. Oczywiście czyszczę to urządzenie programowo, nie? Bo tak to jest nowe, wyjęte z kartonika, także nie jest uwalone niczym. No i co? No i cały proceder się jakby zaczyna. No tutaj będą lecieć procenty. Widać 4, 6, 8. Także nic ciekawego. Jak się skończy, no to będzie dobrze. Tak to wygląda już ku końcowi. Tak, urządzenie nam się uruchamia, a ten wyświetlacz jest co prawda tutaj przymały,
Nie zajmowałem się tym, bym musiał zobaczyć, zajrzeć w program. Podejrzewam, że jest pisane na większą ilość linijek i tak dalej. No ale to akurat to jest wersja z wyświetlaczem. Wersja bez wyświetlacza jest jakby no, podobna, nie? Więc tutaj temat jest taki, że możemy mieć, nie musimy. No tu jest niestety to feler. Nie będę chyba się nad tym rozczulał, bo nie mam takiej potrzeby, żeby to jakby no, korygować, nie? Bo ten wyświetlaczyk to tam akurat jest, no, jest jakby dla mnie osobiście jest zbędny, nie? Teraz tak, słuchajcie, jest, to jest ta nasza lorka, robimy połączenie. No niestety to chwilę trwa, nie? Nie wiem, co tam sprawdza, ale jest to w jakiś sposób, no, dziwnie długo uciążliwe. Okej, okay, jesteśmy połączeni i teraz tak jak mówiłem, 192, 168, 4, 1. I mamy dostęp do konfiguracji tego naszego modułu. To jest ta wersja łatwiejsza, czyli tu wpisujemy znak swojej stacji. Tu wpisujemy komentarz, tu wpisujemy ścieżkę. Wybieramy sobie znaczek. Wpisujemy koordynaty, gdzie to ma się tam lokalizować. Dostęp Wi-Fi. I teraz tu dodajemy swoją sieć Wi-Fi, żeby nie logować się przez Access Pointa, tylko dodajemy nazwę i hasło do swojej sieci Wi-Fi. Wtedy nam się połączy, a na wyświetlaczu wyświetli się IP, po którego wpisaniu połączycie się i zobaczycie tą stronę. Tu jest konfiguracja, oczywiście APRS jest. To jest to wszystko to samo, co pokazywałem w Visual Studio, tylko tu jest w formie no, jakby przystępniejszej graficznej, czyli połączenie z APRS-em, kierowanie wiadomości z APRS w sieć w radio i tak dalej. Tutaj ten serwer zawsze zalecam zmienić na euro. Passcode, filtr i tak dalej. Czy ma wysyłać bekon, kurde, no bo tu z PZK, z Polskim Związkiem Konsumenckim bekonu dostałem, więc beacon. Czy ma wysyłać beacona do APRS-IS-a, czy ma wysyłać też drogą radiową, interwał, co ile czasu ma wysyłać, repeater mode, zalecam jedynkę, jeżeli gdzieś jest u Was lokalny, jedynka w zupełności wystarcza, jeżeli oczywiście macie znak na stację automatyczną. Częstotliwości, tak jak mówiłem, 4, 3, 4, 8, 5, 5. To samo tutaj. Parametry dla Polski. Tutaj 9, 7. Jeżeli mamy wyświetlacz, to oczywiście tam always on, albo sobie wyłączamy go po określonym czasie. Telemetria, monitorowanie baterii, modem TNC, autorestart i tak dalej, i tak dalej. Dostęp do tej strony zahasłowany, czyli sobie tam username'a jakiegoś wpisujemy swojego, hasło tak samo. No i co? No i tyle chyba. No nie wiem. Myślę, że udało mi się trochę rzeczy tutaj powyjaśniać, podomawiać. Część już jakby jest powtórką z poprzedniego filmu. Co? No jeszcze doczytam zaraz, jakie były ewentualnie komentarze, pytania. Postaram się tutaj je jeszcze w tym filmie wyjaśnić. No i tyle, no. Teraz słuchajcie, nastąpił brak w tym filmie ogromny, mianowicie jeżeli chodzi o programowanie DigiRepeatera tudzież iGate'a. Ale mam bardzo, bardzo ładną głowę teraz, bo ja taki programista typowy, taki typowy stary krótkofalowiec jestem, no. Słuchajcie, w przypadku Digi i iGate'a sytuacja, jeżeli chodzi o programowanie, wygląda tak samo, a nawet prościej, jeżeli chodzi o to, co zaprezentowałem tutaj w filmie odnośnie programowania trackera.
Jeżeli by było, mimo wszystko byłyby jakieś wątpliwości z Waszej strony, pytania, zapraszam oczywiście do zadawania tychże pytań. Postaram się odpowiedzieć. Niemniej jednak powinniście sobie dać radę. Tym bardziej, że no jest wstawiona też wersja tak zwana łatwa, czyli z tym flasherem z tego, prosto z netu, nie? No, także na koniec pozdrawiam wszystkich tych moich wiernych fanów i pseudofanów. Wiedzą wszyscy ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, o kogo chodzi, no. Także kolejne filmiki będą z zespołem, kolejne piosenki będą nagrywane. Jeszcze raz dziękuję wszystkim PZ-kowcom, czyli członkom Polskiego Związku Konsumenckiego za wsparcie tutaj w produkcji tego filmu. A wszystkim krótkofalowcom życzę jak największej liczby łączności, zadowolenia z życia. No i co? No i po prostu trochę luzu, trochę luzu i żeby nie było kija w tylnej części ciała, czyli na plecach, po prostu w plecach, no. Także do zobaczyska, dzięki, fajnie. Pozdrawiam Was.